Jestem z Białegostoku. No trochę daleko od Krakowa i nigdy nie sądziłam, że w ogóle w Krakowie wyląduję. Bo kiedy za pierwszym razem zdawałam, to zdawałam tylko i wyłącznie do Warszawy. I właśnie w Warszawie były ulotki dla Arty. No i na początku po prostu brałam sobie wszystko, co tam jest, bo, no, bo to tak po prostu. No a potem, kiedy w tej Warszawie nie wyszło, no bo nie wyszło, pomyślałam sobie, czemu nie? Czemu nie spróbować? No gdzieś tak, no zawsze były jakieś tam teatrzyki i tak dalej, tylko że no jest to jest zupełnie inna bajka niż jakiekolwiek takie większe miasto. Mamy na przykład tylko dwa teatry, więc kiedy ja chodziłam na warsztaty do jednego z teatrów, mamy tam jeden teatr lalkowy, który jest świetny tak w ogóle, i teatr dramatyczny. No i tak gdzieś się chodziło na jakieś tam warsztaty, no czy w szkole. I wydawało mi się, że to jest takie łatwe. Znaczy, teraz może to mogę powiedzieć, bo wcześniej nie było. Ale było na pewno... To było coś, co mi się podobało. Lubię też śpiewać, więc to też jakoś tak się łączy. I mam też tak, że no, tańczyć też lubię ogólnie. I to po prostu tak jakoś wyszło. A tak dokładnie, jeżeli chodzi o zdawanie do szkoły, no to było, nie wiem, kiedy skończyłam maturę, myślę sobie, no dobra, może to nie tylko jako hobby, tylko może coś faktycznie więcej zrobić z tym. Czasami w upalny dzień tak bardzo chce się pić, jak mnie teraz chce się pracować. Jeżeli nie zacznę wstawać wcześnie i pracować, to niech pan przestanie się ze mną przyjaźnić. Dobrze, panie doktorze? To prawda, jest to dobrze, mówisz. Generalnie poza tym machaniem tymi rękami, też tak się zastanawiam, czy ty go nie za bardzo uwodzisz. Uwodzę? Nie. Ale poza tym w porządku. No, trudno coś mi się czepiać tego. Trochę jest coś takiego, że takie to nachalne jest właśnie przez to, że ja nie znam tych twoich prawdziwych intencji, że jedziesz wiesz w takim, jakbyś była w nim zakochana. Opiekunem mojej grupy trzeciej, jest Sebastian Oberc, z którym mamy sceny. I spędzamy z nim najwięcej czasu w tygodniu, tak naprawdę. I nie tylko tutaj w szkole, ale też i po zajęciach też się spotykamy, w sensie całą grupą. No i zaczęliśmy, kiedy zostaliśmy podzieleni właśnie po tych wstępnych przeglądach, zaczęliśmy od Sary Kane. Teraz Sebastian nam mówi, że jest jako taką współczesną dramaturgią i w ogóle z takim tekstem współczesnym, którym możemy tak teraz mówić, że w miarę jesteśmy na tyle zdolni, że damy sobie radę, więc będziemy robić dobrego człowieka z Szechuanu, Bertolda Brechta, no, który no, ma taką dość no, bajkową konwencję. Są bogowie na przykład i różne takie elementy. Język też jest trudny, bo to jest klasyka jednak. No i to nie jest takie filmowe granie. To znaczy, on to nazywa tak filmowo. W sensie to nie jest tak, że sobie normalnie, tak jak my na przykład teraz rozmawiamy, tylko trzeba coś do publiczności tu przygrać, tu jakiś ruch zrobić, tu coś naddać. W sensie to nie jest takie... Takie po prostu. I chyba dobrze wybrał, bo dużo osób ma z tym problem. W sensie, że nie być po prostu tu i teraz tak, jak jestem prywatnie, tylko żeby coś tam jeszcze więcej wybrać. No i ogólnie, no tutaj jest historia, jeżeli mam o tym mówić, pewnej prostytutki, która okazuje się właśnie tym dobrym człowiekiem, którego szukają bogowie. Bo oni szukają kogoś, kto ich po prostu najzwyczajniej w świecie przyjmie do siebie na nocleg.
No i w całym mieście tylko właśnie ona, taka, która by się wydawała, że jest najgorsza i nie. A co ci w ogóle zależy, żebym się nie powiesił? Boję się. Pan chce to zrobić tylko dlatego, że mamy dziś taki smutny wieczór. No, w naszym mieście nie powinno być smutnych wieczorów. Ani mostów wysokich na rzekach, ani tej przerwy pomiędzy nocą a rannym świtaniem. No to ja właśnie gram szentę. Znaczy, większość dziewczyn, bo mamy grupę 14-15 osobową, mamy 5 chłopaków, no i 10 dziewczyn. Więc to jest tak, że każda z nas, no nie każda, no, ale większość z nas, no jednak ma postać szentę. No ja mam scenę szentę, w której ona poznaje miłość swojego życia. Tak. No i się zakochuje i... No potem on ją oczywiście wykorzystuje, bo ona ma pieniądze i tak dalej, no ale ten moment, co ja mam, to jest wymagający, przynajmniej dla mnie, bo to nie jest też takie łatwe, żeby... No bo to jest duża, duża taka prywatność, żeby zagrać, no przynajmniej w miarę jakoś tak prawdopodobnie. Ci, którzy mają najmniej, zawsze dadzą drugiemu. No i często to sobie tam przypominałam. Pan jest na przykład bardzo serdeczny. No bo ja na przykład nie traktuję ich tak dokładnie, jak nie wiem, że to jest nauczyciel, jestem uczniem, czy coś takiego. Tylko to jest bardziej na zasadzie takiej współpracy, bym powiedziała. I ja też na przykład nie czuję, że nie wiem, że Sebastian ma 40 lat, że Leszek ma 60, tylko po prostu jak pracujemy, no to jest na takiej zasadzie partnerstwa, wydaje mi się. A gdzie idziemy? Do mumu? Do mumu? Do mumu. Proszę się jakieś takie miejsce. Polecam Czary Hała. Możemy iść do zupy? Nie, no bo my jesteśmy naprawdę bardzo zżyci i to nie jest tak, że przychodzimy tutaj tylko na zajęcia i już koniec, że jesteśmy tylko tu w grupie i w larcie. Znaczy to wszyscy znamy w ogóle i jest tak naprawdę, no... Jezu, no rodzina to jest takie górnolotne słowo, ale naprawdę jest fajnie. No najbardziej to jest szkoła i na razie w tym momencie nie dopuszczam do siebie innej jakby myśli. Nie chcę robić jakiegoś planu B, bo poprzednio, w sensie w poprzednich latach miałam plan B. W sensie, no to jeżeli mi nie wyjdzie, no to dobra, no to pójdę sobie na UJ i zaczęło mi się nawet podobać tam, ale wtedy mówisz sobie, nie no stop, no nie, to nie o to chodzi, to mi się będzie podobało, nie wiem, miesiąc, rok, a i tak jakaś jest taka, wydaje mi się, taka potrzeba, że coś robić, no nie wiem, może to życie tam zweryfikuje i tak dalej, no ale no w tym momencie, no to chcę zdać do szkoły, jakiejkolwiek.